Drodzy widzowie, kolejny wspaniały toskański, pełen słońca dzień powoli zbliża się ku końcowi. My powoli będziemy również żegnali się z tą wspaniałą krainą, ale zanim udamy się do Montichiello, zrobimy sobie spacer do restauracji La Porta, w której spróbujemy toskańskiego specjału, mianowicie bistecca fiorentina. Będzie to, no zresztą sami zobaczycie co to będzie. Idziemy! Zanim przejdziemy do głównego punktu wieczoru, najpierw spróbujemy wina z... głodny jestem, już ledwo tkminię. Wina z pobliskiej winnicy Il Macchione. Jest to wino dwuletnie ze szczepu Sangiovese. Bardzo cierpkie. Przyjemnie pozostaje na podniebieniu. Nie wiem, czy to za sprawą tutejszego klimatu polubiłem wino, czy to wino stąd jest po prostu tak dobre. Próbuję doszukać tutaj jakichś różnych aromatów. Nie jestem specem od wina, bardziej doszukuję się aromatów różnych whisky i brandy. Ale tutaj powiedziałbym, że czuć takie owoce leśne jakby. Potem jak się weźmie do ust, takie nuty jakby aromaty tytoniu, takie mocno zbalansowane, takie w tę stronę bym szedł raczej. Dobre to. Muszę się wam do czegoś przyznać. Mimo, że studiowałem gospodarkę przestrzenną i zajmowaliśmy się planowaniem miast, przynajmniej w teorii, to ja jestem bardzo niemiastowy. Zdecydowanie wolę widoczki, góry, morze i tak dalej. A po wczorajszej Sienie, to w ogóle już jestem utwierdzony w przekonaniu, że duże miasta, chociaż Siena wcale nie jest jakaś bardzo duża, to zupełnie nie mój klimat. Tutaj wędrujemy sobie po Montichiello, mini. Takie naprawdę mini miasteczko. Jest przyjemnie, jest klimacik, nie ma tłumu. Potrafię czasem docenić faktycznie architekturę. No tu jest bosko. O, spójrzcie tam na przykład. Bardzo ładnie. Małe miasteczko, ok. Duże nie. Szukamy, gdzieś tu powinna być restauracja. Pachnie. Na Google jest. A tu jej nie widać. Ale pachnie. Idźmy za zapachem. Może od drugiej strony się wchodzi. Czekadełko jest dosyć złożone. Obok toskańskiego niesłanego chleba było prosecco, a także deserek z ricottą, z dżemem i posypany płatkami róży. Uy.
Ale mleczne. Ale na słodko czy kadełko? Dziwnie, nie? Tak jakby deserek na sam początek. Okej. Okay. Mamy wcześniej już poznane wino Montepulciano i Macchione ze szczepu Sangiovese. I oczekujemy na gwóźdź programu. Okazało się, że serwowane jest tylko w opcji przeolbrzymiej, więc zrezygnowaliśmy z przystawki i czekamy na bistekkę. Proszę Państwa, wjechał król, czyli wołowina z bardzo młodej krówki, polana oliwą lokalną, która jest robiona w tym w tej agroturystyce. Jest średnio wysmażona, a w zasadzie wyrusztowana, bo jest z rusztu. Jest podana z fasolką, tutaj bardzo się lubią w fasolce. Widać różowe w środku. Wow. Uwaga. Chyba ciężko znaleźć słowa, żeby to opisać. Jest chrupiące z zewnątrz. Słone, no bo osolone dopiero co gruboziarnistą solą. Ale w środku jest delikatne, jak taka galaretka. O kurcze. Czegoś takiego jeszcze nie jadłem. W ogóle ja się zwykle na przykład jak są hamburgery, prawda? Niektórzy zamawiają krwiste. Ja raczej zawsze wolę wszystko mocno wysmażone, bo nie przepadam. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe doznanie. To folka. Fajnie, fajnie. Ale kawał mi... Słuchajcie, to jest jedzonko dla prawdziwych koneserów. Szybko się okazało przy trzecim kęsie, że chyba nie jestem prawdziwym koneserem. Wiesz, bardzo ciężko się to je. A jest tego mnóstwo jeszcze przed nami. W dzisiejszym vlogu to już wszystko. Jeżeli było on dla Was ciekawy, gorąco zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Będzie to naprawdę nieoceniona pomoc w dalszym rozwoju Voyagera. Jeżeli natomiast macie jakieś pytania albo przemyślenia, zachęcam do zostawienia komentarza. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Po 30 minutach walki z tym zwierzęm przeszliśmy do kolejnego etapu zastanawiania się nad tym, co z nim dalej zrobić. Zostało go tutaj spokojnie ponad pół kilo. Chyba zrobimy go w sosie własnym. Podlejemy winem. Będziemy dusić. Przecież to jest stresurowe.